prywatnie pytam, bo jestem osobą, jestem synem kobiety, którą również uchroniła amantadyna. Mówię o tym często na spotkaniach autorskich. Mówię tutaj w Realu 24, że gdyby nie amantadyna mojej mamy, już by nie było wśród drzewych z pewnej sytuacji, jaką mamy, czyli choroba jakaś, która wcale nie jest taka groźna. Zresztą to pokazują wszystkie wskaźniki. Antyfoliarz jest ibertrolem. Myślę, że to jest nie do zbanowania. YouTube'owy kanał o nazwie Antyfoliarz. Widziałeś, Antyfoliarz po prostu zamknij japę. Antyfoliarz jest ibertrolem. Ibertrolem.